Minister Kancelarii Premiera Paweł Graś, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A u pana jak z dreszczami na dźwięki Hey Jude? Mnie ten klip bardzo się podobał. Oglądałem, miałem okazję oglądać go wcześniej i rzeczywiście robi wrażenie. Dreszcze i za każdym razem, jak go oglądam, za każdym razem, jak widzę, jak uświadamiam sobie, jaki rzeczywiście progres my wszyscy Polacy w tym czasie zrobiliśmy przez te 10 lat, to robi wrażenie. I to w takiej pigułce skondensowanej przez minutę dokładnie dreszcze, te nasze dzieje, ciarki, te nasze gęsia skórka chociaż? Te nasze dzieje przez 10 lat zostały oddane i nie dziwię się, że również pani minister Binkowskiej się bardzo podobało. Ale na pana aż tak nie działa. I robiło na nim wrażenie, na mnie również. Aż takie, aż jak tak. Na minister Binkowskiej. Tak, czyli warto tak. było 7 milionów wydawać na tych dreszczy ministra Grasia. Przypomnę, że po pierwsze, ta informacja, która w tej przestrzeni publicznej się pojawiła, oczywiście, że 6 milionów jest na... To jest nieprawdziwe. Po drugie, warto to za każdym razem przypominać, 85% tej kwoty to są pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone dokładnie na tego typu działania informacyjne i promocyjne, Unii Europejskiej te pieniądze też się znikąd nie biorą, tylko ktoś się na te pieniądze składa, innego, również my. Które na żadne inne działania nie mogłyby być wydane. Więc alternatywą jest albo wydajemy na działania informacyjne, promocyjne, albo nie wydajemy ich w ogóle. Jak w można na produkcję minutowego spotu wydać 922 tysiące, prawie milion złotych? To już trzeba pytać specjalistów. Ale specjaliści łapią się za głowę. Mówią, my byśmy ten spot wyprodukowali za kilkadziesiąt tysięcy. Na pewno część kosztów związana była z zakupem praw autorskich, zarówno do utworu, do wizerunku, jak i do wszystkich zdjęć, właściwie do każdego kadru, który został tam wykorzystany, a resztę to pewnie koszty realizacji. Czy to McCartney tyle kosztował? Ale ja szczegółów, ani umowy, ani szczegółowego kosztorysu nie znam, więc trzeba pytać agencję, ale która, przyzna pan, panie ministrze, która to dużo, się tą prawda? Produkcją milion zajmowała. Złotych za minutowy spot. Ja wiem, że to termin był dosyć krótki, bodajże w lutym ten konkurs został rozpisany, w związku z tym krótki termin i pewnie miał wpływ na ostateczną wersję. Pewnie po drodze jakieś wersje różne się pojawiały, które również musiały być wyprodukowane, zanim do tej wersji ostatecznej doszło i pewnie to wszystko złożyło się razem na ten koszt. I oczywiście kontrakt na produkcję to wynik przetargu. Wynik konkursu ogłoszonego przez jeszcze wtedy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chyba, tak. I w tym przetargu milion złotych firmy oferowały? Znaczy kosztów? Nie znam. Trzeba było trochę bardziej zacisnąć pasa. Nie znam, jak powiedziałem, nie znam. Albo nie zatrudniać McCartneya przynajmniej. Nie znam szczegółów tego A wytłumaczy pan, dlaczego akurat McCartney i dlaczego Hey Jude? Ja myślę, że wszyscy pamiętamy jego koncert w Polsce. No to i pamiętamy jego mnóstwo koncertów w Polsce. Entuzjastyczne przyjęcie i widocznie ci, którzy ten spot produkowali, doszli do wniosku, że to będzie taki symbol. To jest piosenka, która w sercu każdego jakoś tam się kołacze. Nie tylko z mojego pokolenia, ale również... Młodego pokolenia Pawła Grasia, nie, tylko również ze starszych ale pokoleń. Również z młodszych i z starszych, więc myślę, że wszystko to zagrało dokładnie tak, jak trzeba. Ale czy to jest jakiś pakiet, że McCartney 4 czerwca też zagra koncert Nic w Polsce? Nie wiadomo o tym, że McCartney 4 czerwca ma w Polsce być. Mam nadzieję, że kiedyś w Polsce się pojawi. Wszyscy byśmy chcieli, ale kiedy? Zobaczymy. Może trzeba było Niemena wziąć, albo Chopina, albo to przeżyj to sam, proponuje wicepremier Piechociński, który się zna na muzyce, jak no, widać. Jeśli pan premier Piechociński będzie jakiś klip realizował, no to wszyscy w napięciu będziemy czekać, jaki podkład muzyczny wykorzysta. Trzymam kciuki. No on pewnie ma zawsze zespół, albo pewnie Śląsk. Ma zawsze Śląsk. Albo przeżyj to sam, już wiemy. Razem i przeżyj to sam. No nie, ale serio mówiąc, strasznie dużo pieniędzy na to poszło. Ja mówię o produkcji tego spotu, no bo czas telewizyjny nie ma wyjścia, musi kosztować, ale tu wydaje się coś nie tak. Naprawdę nie jestem specjalistą od produkcji spotów, więc nie potrafię rozłożyć i tej analizie kosztów się przyjrzeć. A przyzna pan tak uczciwie z ręką na sercu, że nie pompowalibyście tego spotu, gdyby nie kampania wyborcza. Aż tak. Premier, co śpiewa, święta, Hey Jude, ta konferencja, dreszcze wicepremier Bieńkowskiej, uroczysta premiera spotu. Jest pachnie 10, to kampanią jest, na kilometr. Jest 10 lat. Wiem, że 10 lat. No naprawdę to nie jest nasza wina, ja że 10 lat w Unii Europejskiej. Ale z okazji pięciolecia premier nie śpiewał. Zbiegło się z terminem kampanii wyborczej. Naprawdę ale... 10 lat temu tego nie zaplanowaliśmy, żeby w 2014 wykorzystać to w kampanii. Więc oczywiście wszystkie obchody,
a ten rok w te obchody i rocznice obfituje, zarówno czerwiec, zarówno przystąpienie do NATO, zarówno dziesięciolecie Unii. Taki ten rok jest i te wszystkie różnice zasługują na podkreślenie, zasługują na przypomnienie, zasługują na pokazanie, jaką olbrzymią drogę przeszliśmy. I zasługują na to, że Polacy posłuchali, jak premier śpiewa Hejczo. Unia od nas tego wymaga i za to płaci. I na to przeznacza środki. Tu bym był ostrożny, bo Unia doskonale już wytłumaczyła, że nie wymagała takiego spotu. Żeby naszemu społeczeństwu, jak i innym społeczeństwom, pokazywać korzyści płynące z członkostwa z Unii Europejskiej. I tak się też stało. Ilu ministrów ubędzie po tych wyborach? A to zobaczymy, to wszystko zależy od tego. A dwóch startuje? Jeśli wygrają, idą do Brukseli? Wszystko zależy od tego, jeśli chodzi o ministra Zdrojewskiego, to oczywiście tak. Natomiast jeśli chodzi o ministra Kosiniaka, to ja mam nadzieję, aż tak głupio, bo życzę mu oczywiście jak najlepiej, ale uważam, że jest naprawdę świetnym ministrem, bardzo dobrym takim koalicyjnym filarem tego rządu i byłoby ogromnie szkoda, gdyby poszedł do Brukseli. Czy premier go raczej nie będzie namawiał, żeby został, nawet jak zdobędzie mandat? Ale to oczywiście będzie decyzja naszego koalicyjnego partnera. Ja źle ministrowi Kosiniakowi, broń Boże, nie życzę. Życzę, żeby ten mandat zdobył, ale mam nadzieję, że nawet jak zdobędzie, to pozostanie na stanowisku ministra, ale w te decyzje partnera koalicyjnego się nie mieszamy. A pan jest pewny zwycięstwa Platformy w tych wyborach? Jaki będzie wynik tych wyborów, to oczywiście zobaczymy dopiero 25. Te sondaże pokazują, że ta walka jest cały czas wyrównana. Ja myślę, że dobrze, że udało nam się tą przepaść trochę zasypać, bo jeszcze kilka miesięcy temu te różnice w sondażach to było 10-11 punktów. Ukraina wam bardzo pomogła. W tym momencie aczkolwiek to teraz jest następuje trochę odbicie w drugą stronę. Dwa punkty w tą lub w tą, więc ja jestem głęboko przekonany, przynajmniej zrobimy wszystko i będziemy się o to starać, żeby każdy ten dzień tej kampanii wykorzystać na to, żeby przekonać do głosowania na Platformę Obywatelską, bo to jest głosowanie na bezpieczeństwo Polski i Polaków. A co zrobicie z oskarżeniem o gwałt swojego śląskiego lidera? To jest jakiś kuriozalny zarzut, kompletnie absurdalny. Janusz Korwin-Mikke mówi, że dopuścił się gwałtu, który policja zatuszowała. To jest kompletna bzdura i brednia. Rozmawiałem o tym wczoraj z ministrem Tomczykiewiczem. On rozważa razem ze swoimi prawnikami kroki prawne. Wydaje się, że jedynym celem takiego absurdalnego oskarżenia jest to, żeby o Januszu Korwin-Mikke znowu było głośno i żeby pojawił się w mediach i żeby jego nazwisko przez sferę publiczną przeleciało. Będzie proces w tej sprawie? Pan minister Tomczykiewicz to rozważa, pewnie dzisiaj poinformuje nas wszystkich o swoich decyzjach w tej sprawie. Ale wczoraj poważnie się zastanawiał. Wiem, że konsultował się z prawnikami, czy powinien to być proces w trybie wyborczym. To były głosy podzielone. No dokładnie, on nie startuje, czy też w trybie normalnym, ale myślę, że raczej na pewno w sądzie to się skończy. Ale pan mu święcie wierzy. Żadnego ja gwałtu. Ja mu święcie wierzę, oczywiście. Minister Tomczykiewicz to nie taki człowiek. Nie z tej gliny ulepiony. Uważam, że to absolutnie, zarzut to totalnie z kosmosu. Czy to brudna kampania ludzi chorych z nienawiści, cytując pewnego premiera. Tak absurdalny zarzut i tak chory, że aż trudno go komentować. Paweł Graś, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.